Matuszaczek wpadł na genialny pomysł. Członkowie jego statka mieli chodzić od dziupli do dziupli, od norki do norki i rozpytywać mieszkańców lasu, jak jest. Przekonując ich przy okazji, że statko Tusiaczka jest najlepsze, ma osiągnięcia i perspektywy. Najpierw jednak Tusiaczek postanowił wypróbować, jak to działa na karambolu, który przecież był najważniejszym zwierzątkiem w lesie. Jak ci się żyje, karambolu? Rozpoczął swoją wizytę u misia Tusiaczek. Dobrze, Tusiaczku, odpowiedział karambol. To dobrze. A co byś zmienił, karambolu? Nic, Tusiaczku, jest dobrze. To dobrze. Czy cenisz moje osiągnięcia, karambolu? Bardzo. W końcu to ja jestem twoim największym osiągnięciem. Z dumą, odpowiedział miś.